Witajcie, z tej strony Materiał. Witam was w czwartej rundzie IA Championship. Witam was z Imoli, Tor, który będzie nam gościł ten Grand Prix San Marino, a z pole position zaczyna nam selektor kierowca Red Bulla, bardzo dobre okrążenie, dające mu pole position. Na drugim miejscu jest Power, trzeci jest Kamix w BMW, czwarty jest Rafa, piąty jest Żelson, szósty jest Barty, siódmy jest Szaj, ósmy jest Wojtek Tygrys, dziewiąty Konrad, dziesiąty Kepsik, i tak oto wygląda nasza pierwsza dziesiątka. Jedenasty Eripipa, dwunasty Quench, trzynasty Bogin, czternasty Wiktor Sowa, nauczyłem się. No i niestety w kierowcy Ferrari na 15, 16 miejscu, raczej nie podoba się to kibicom, którzy się znajdują, którzy na 100% wspierają swoich kierowców Ferrari. 17 Kappa Cox, 18 Aero, 19 Nosa Czunajski, 20 miejsce należy do Adwe, 21 jest Krzysiu 123 i 22 Robert Kubica, który powiedzieć, że bardzo dobry start kierowcy Red Bulla tuż w scenie Power, tam już to Williams, że coś tam próbował zaatakować. Nie ma, pierwsza trójka, ale chodzi o tabelkę, to jest moja pierwsza w życiu zrobiona tabelka, ale niestety trzeba coś zrobić i zróbmy, no trzeba wybrać kierowcę. Power bardzo jest. Zaraz będziemy mogli zobaczyć i teraz nie będziemy walczyć. Proszę państwa, wyboista jest ta trasa. Widzimy, jak zawieszenie, jak bardzo to serdecznie polecam. To jest bardzo fajne do jazdy. Z 12 roku. No i cóż, tutaj mamy walkę Sylwka z Wiktorem Sowa. Piąta walka z Ferrari. Nam powinien prowadzenie. Teraz widzimy, jak mam tutaj mocne karty. Tutaj bardzo wysoki sobie Power i Żelson. Proszę państwa, Power powinien nam prowadzenie. Walka tu musiało być. Czterech kierowców, proszę państwa, walczyło o czwarte miejsce i zaatakował nam Power i Żelson. Wykorzystał tę sytuację i też zaatakował nam selektora. Obu tych kierowców, no i selektor traci już kolejną pozycję. Dramat tego kierowcy. Prawie na to sprawdzić, czy jedzie, bo tak z tyłu myślałem, że będzie atakował. Bardzo pomocna jest ta klasyfikacja, no i czy osiągnie to proszę państwa, kolejną zmianę mamy prowadzenia, no tutaj znaczy zmiany pozycji, no już mamy prowadzenie, bo Paweł wytrzymuje, ale tutaj Kamix nam wyprzedził.
No i tak. Mam walkę. Oj! To jest jakiś party, to jest proszę państwa party. Został uderzony! Powiedzmy sobie szczerze, nie wiem jak to zrobić. Osiągnięcie dobrego wyniku. Żadnej przykrej nie już 11 minut. Na długiej prostej startowej trzech kierowców walczy na wydaje mi się, że teraz może nadejść jakaś zmiana. Tutaj Żelson będzie atakował Kamiksa i Żelson wyprzedza nam, tak znajduje to miejsce i Kamiks wykorzystuje tą sytuację i może odejść. Uciec na ten. Z tyłu mamy walkę pomiędzy Rejfą a Rejfą. I selektor podrobi, selektor wyprzedza na Rejfę. Chociaż nie, Rejfa, ale kierowca super, a Guri? To już tam tylko... No niestety bardzo dużo czasu stracił, możecie zobaczyć teraz na nim. Ale już wolno jedzie. 40 ponad 2 sekundy. Dobra, przyszli dalej do pojedynku. Tutaj znowu może się stać zmiana. Żelson się zaatakuje. Oj, kontakt! Na spokojnie, Rejfa. Selektor pojawia się. Żelson, Powera i czy Williams będzie w stanie w końcu się pokusić o swoje pierwsze zwycięstwo? To już powinno nadejść. Tak. Mieli szansę w poprzednim. To jest pierwszy wiem, że będzie doświadczenie.
widać, że plus tempo jest. Widać, że jest. Popełniają jakiś głupi błąd, nie są w stanie prowadzić. Nie są w stanie wygrać wyścigu, to jest największy problem. Ale nie wiem, czy w tym wyścigu dadzą radę spróbować coś osiągnąć. Jest szansa w tym wyścigu. Tutaj fajna. Państwa Eripipa niż Eripipa na jej i wymiesza nam tą stawkę trochę z tyłu. No i Barty tutaj w 22 pozycji bardzo dużo. Ale myślę, że jeszcze będzie miał szansę dogonić Kubicę. Power jedzie po pierwsze zwycięstwo. Zobaczmy, walka Power. Wojtek Tygrys i Kamix. Williamsa i zaraz Wojtek Tygrys odbił sukcesu. Podobnie w tym samym miejscu wyprzedza nam i wskakuje na pozycję numer 3. Oj. O, czy to jest Pelbogi? Proszę Państwa, Pelbogi. Ale zjeżdża, niebezpiecznie na drogę, na drogę wyjeżdża. Dać nam. Proszę Państwa, znowu jeżdżą. No nie, szaj! I tu selektor jeszcze, proszę Państwa. O nie, co za pek. Co za pek. Zobaczcie, co się stało z selektorem. Jest... Czekajmy z selektora. No selektor. Szaja. Ale tej strony jest kontrolujący, chociaż nie, ale... Kierowcy Red Bulla nie zapiszą sobie dzisiejszego wyścigu do... Wojtek Tygrys! Ale spadł! Co się stało? Hondy! Widzimy tutaj bardzo... I zespinował nam Wojtek Tygrys! O, ma... Ależ dramatyczna sytuacja! Z podium. Jeszcze jest możliwe, ale nic z podium. Co się wydaje. Power. I
tyle. Możemy powiedzieć, że na razie Kapakok nadal się nie rozbił. Leżył nam w koło, oj. Niestety dla niego to jest dosyć bardzo podium. Dużo błędów popełniają pod sam koniec świetnym całym już dominacją. Goni nam Bart jego nawet. Możliwe, że zaraz nie wygrywa. Ubiłowanie kierowcy. I zobaczymy, jak Bart wstąpi w tej sytuacji. Ale tutaj, proszę Państwa, selektor wyjechał nam z alei serwisowej. Szukamy gdzieś jakiejś walki tutaj. Nic, tylko czekasz, czy wyścig skończy. Ponad 58 sekund straty do selektor 62 i Barty 72. Barty nam się też załamał. Jego power jest coraz szybciej, bliżej. Walczą kierowcy symbolicznie. Ale raczej nie wolno. Wydaje mi się, że to jest wykonania Super Agury Kondy, która ma więcej punktów niż Konda, ale to tym wyścigu na ale czy to jest możliwe? No i zobaczmy Rejka, czego nam to czyta. No i Rejka, i tu proszę Państwa Konda, który nie zatrzyma, a to Sabi próbuje nam wstąpić się z tyłu, żeby jeszcze z przodu zobaczyć Power. Zbliża nam się do Bartiego. Power jest odgrożony, jak można powiedzieć, jedzie po pewne zwycięstwo, chcą się stać drastycznie. Przepraszam, spadł mi na to. Zrobiłem przez cały ten okres komentarza.
nam pozycję na... Nie spojrzę. Konrad poza pustami pęknie się zapadł. I Power, proszę państwa, już nic mu tego nie zabierze. Wygrywa wyścig o Grand Prix San Marino. Moje serdeczne gratulacje. Na drugim miejscu Kamik z pierwsze podium dla Bełgii do Bera. Dziewiąty Power Bogie i dziesiąty Sami. Kto do tych kamień jest na przyszłym? Sylwek, Wojtek, Kresowa, który nie szkodził z tego, co nie rozstrzygła, ani tu niego. To jest dodatkowy plus dla niego. No i dojeżdża nam właśnie jeszcze Shine. Czekać. Barty już też nam wyścig skończył. Też nie, zjeżdżę. Bo wyglądał wyścig o Grand Prix San Marino, no można powiedzieć, w stosunku do dwóch poprzednich trochę nudna. Ale nie zawsze mogą być. Więc żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Do zobaczenia już. Czoło.